Sześciolatki zakończyły swoją edukację w bajkowym przedszkolu w Żarowie. Od września zasiądą już w szkolnych ławkach. Uroczysta akademia odbyła się z udziałem zaproszonych gości, rodziców i społeczności przedszkola. Podczas przedstawienia przedszkolaki pokazały, że czas pobytu w przedszkolu to nie tylko beztroska zabawa. W trakcie pożegnalnej uroczystości zaprezentowały poznane w przedszkolu wiersze, piosenki i tańce. Był to szczególny dzień, pełen przeżyć i wzruszeń, zarówno dla przedszkolaków, rodziców, jak i pracowników przedszkola. Pod wasze skrzydła oddaliśmy nasz największy skarb, nasze dzieci. Na całe szczęście już od pierwszych chwil spędzonych w tej placówce odczuliśmy miłą i ciepłą atmosferę. Nasze dzieci były zawsze pod wspaniałą opieką. Wszystkim dzieciom kończącym w tym roku edukację w przedszkolu i ich rodzicom gratulowali i dziękowali za współpracę burmistrz Przemysław Sikora oraz dyrektor bajkowego przedszkola w Żarowie Elżbieta Wierzyk. Życzę wam miłych wakacji, ciepłych wakacji, nabierajcie energii do nauki w szkole, a rodzicom gratuluję naprawdę wspaniałych godzin. Wiem, że jesteście dumni, bo powinniście być dumni, bo naprawdę dzisiaj były rewelacyjne występy. Najbardziej zaangażowani w życie placówki rodzice otrzymali także pamiątkowe podziękowania. Serdecznie gratulujemy tak profesjonalnego występu artystycznego przed tak dużą publicznością. Byliście wspaniali. Życzymy wam, drogie dzieci, udanych wakacji i wielu słonecznych dni, a w przyszłym roku samych sukcesów w szkole.